imię i nazwisko? Wojciech Kaczorek. Pseudonim? Kaczor. Wiek? 75. Miasto, dzielnica? Ale tutaj czy na Florydzie? No i jaka była wcześniej tutaj? A tutaj? A pod, ulica Górnośląska, dzielnica Powiśle. Co robisz w życiu? No, grałem w hokeja. Jak wyjechałem, znaczy skończyłem grać z hokejem, skończyłem grać w hokeja, no to wziąłem się za malowanie, bo po prostu nic innego nie umiałem. Okay. Jakie mecze Legii widziałeś w tym sezonie? W tym widziałem z Jagiellonią, z Lechem, z Krakowią, no i to już wszystko, bo skasowałem tą telewizję polską. Twój pierwszy mecz na Legii? W hokeja? Nie, pierwszy na jakim byłeś? Na o, Legii. Pierwszy byłem na meczu Legia Górnik Zabrze. A który to było? To wtedy był... Który to był rok? Ja miałem może z 10 lat, to 54, 6. 56 tak gdzieś. Mhm. To był wtedy w Legii Kici, Kowol, Kępny, Pol, Sikalski, nie wiem czy już był. No ale dużo było tych dobrych zawodników i Kici właśnie jeden został i do tej pory dzięki temu żyje, że został w Legii. No. Pierwszy wyjazd? Znaczy w hokeja, czy w ogóle za granicę? W ogóle gdzieś, gdzie pierwszy raz widziałeś Legię na innym stadionie. Na żadnym stadionie Legii nie widziałem. Sam później, jak grałem w hokeja, to... Bo ja nie byłem kibicem, kibice dawniej tak nie jeździli jak teraz, że mają autokar, czy ten i jadą na wszystkie mecze. Najlepszy mecz Legii, jaki widziałeś? Legii chyba z Feyenoordem? To chyba był z Feyenoordem, chyba to był klubowy puchar, mistrzów, klubowy puchar mistrzów tak. Europy, tak czy nie? Tak. Najgorszy mecz, jaki widziałeś? Sporo widziałem ostatnio. Najpiękniejsza bramka? Dąbrowski. Mecz Legia Warszawa, Zagłębie Sosnowiec. Nożycami Grotyńskiemu strzelił tak z szesnastki, że nawet nie drgnął. Jakiego nieoglądanego meczu najbardziej żałujesz? Chyba tego, co z Realem, ale to nikt nie pokazywał. No tak. Nie było kibiców, bez kibiców to było. Najlepsza atmosfera na trybunach? Za czasów Kazia Dejny i Brychczego. Najzabawniejszy moment na meczu? Hokejowym czy piłkarskim? Może być hokejowym, to generalnie. No to w hokejowym, jak kolega złamał kij, w żartach mu kolega podał zamiast kija miotłę. Ludzie pękali ze śmiechu. Najciekawsze wydarzenie na meczu? Najciekawsze wydarzenie na meczu... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. To znaczy, w jakim sensie najciekawsze? Coś, co takiego bardziej utkwiło w pamięci, może jakieś takie związane z Legią. No to bójki, jak sam grałem. Ulubiony zawodnik z obecnego składu? Legii? Malarz. Ulubiony i Szymański. Okej. Okay. Ulubiony zawodnik w przeszłości? Brychczy, Kaziu Dejna. No wtedy Legia miała dobry skład. Leszek Ćmikiewy. Najlepszy stadion, jaki odwiedziłeś? Legii Warszawa. Najgorszy stadion? Polonii. Najlepsze przeżycie związane z Legią? Przeżyć było duże. My od dziecka byliśmy na Legii, bo mieszkaliśmy tu na Górnośląskiej. To między Przemysłowa, Fabryczna i Legia. I my tu od dziecka przychodziliśmy na Legię, także my byliśmy z Legią związani od dzieciaka. Moja legitymacja tu jest jeszcze z 52 roku. Najgorsze przeżycie? Nie wiem, czy to warto wspominać. Z ludźmi, którzy nie mieli pojęcia o sporcie, a mądrzyli się, jak generał powiedział: Panie Wojtku, jak byłem kapitanem drużyny, czy w hokeja potrzebne są te sznurówki do łyżek? Ja wie pan, chyba z cyrku uciekł. Kto przyprowadził cię na Legię? Sami przyszliśmy, bieda. No, dużo czasu było, przychodziliśmy na Legię, graliśmy tu w piłkę, później jak dostaliśmy legitymację Legii, to już mogliśmy na basen wejść za złotówkę. To też przez dziurę wchodziliśmy jeszcze, kurczę. Jesteś legionistą, bo? Bo kocham Legię. Nigdy bym na inny klub nie zamienił. Jedna rzecz, jaką byś zrobił, będąc prezesem Legii? Porządek. Kogo zaraziłeś miłością do Legii? No całą moją rodzinę. Jak na twoją pasję reagują najbliżsi? No podzielają. Są zadowoleni, że w ogóle w Legii byłem, że Legia nas wychowała, bo dużo moich kolegów siedziało w więzieniu długo. A my zamiast chodzić gdzieś tam, kraść budki, obrawiać, no to przychodziliśmy na Legię, graliśmy w piłkę. Baciu Kuchar nas wciągnął.
Dziękuję bardzo. Pamiętasz Wacka Kuchera? No, ze słyszenia. Dziękuję. Porządny człowiek.